godzina 8. Wybieram się dzisiaj do Londynu. Jest piękny angielski poranek. Dzisiejszy wyjazd pochłonął mnie wiele emocji, bo na początku się ucieszyłam. Byłam zszokowana, że w ogóle do mnie ktoś zadzwonił stamtąd. Potem znowu bałam się, mówię, nie jadę, nie jestem ready. Potem mówię, nie jadę, mi się stanie, jak się nie dostanę, no więc jakby przyszło za łatwo. Też to, bardziej to człowiek doceni, kiedy jeszcze bym musiała pracować i nagrywam sobie porażkę, ale spytam się, co mi potrzeba, w jakie kursy celować i w jaką stronę się kształcić, żeby lądować tam, gdzie chcę. A dzień wcześniej, kiedy dowiedziałam się o tym interview, byłam tak, tyle było we mnie emocji, że musiałam to wybiegać. No, dowiedziałam się, że będę miała rozmowę kwalifikacyjną w Fitness First, czyli w klubie, w którym zawsze chciałam pracować, znaczy docelowo chciałam znaleźć pracę tam i w poniedziałek dzwoni do mnie menadżerka, że zapraszamy na interwiu. Tak się podejrzewam, cieszę się po prostu jak stonka na wykopki, znaczy na ziemniaki. I musiałam to wybiegać. Jest! Czwartek, 14. Londyn. Jestem dobrej myśli. Nawet pogoda mnie nie demotywowuje. Ja już dotarłam na stację. Jestem w Thetford. Zaraz mam autobus. Pokażę wam, jak wygląda droga takiego cygana z Polski, który jedzie szukać pracy jako instruktor, który się chce spełniać jako trener w Londynie, w Anglii. Pierwsze moje interview dzisiaj i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I to Thetford. Z tego dzisiaj Thetford jadę do Londynu. Zobaczycie podróż takiego cygana. Time for a kupa. Jeszcze czas na kupę. Nie wiem, moja karota. Za 5 funtów. Już na miejscu, jako że nie lubię się spóźniać. Jestem jakieś 5 godzin wcześniej, dlatego normalnie bym się obawiała, że no nie wiem, nie będę miała co robić albo coś, no ale tak jakby w Londynie zdaje mi się, że coś do robienia znajdę. Podwiedzam. W końcu przestało mi wiać. Ładny widoczek na horyzoncie. Tak zwane Westminster. Fajna z flagą angielską, ładna wieżyczka, wieżunka, tam ktoś widzę na kocach robi jakieś ćwiczenia. Ja idę dalej, fajna wieżyczka Charlesa, imienia jakiegoś tam pana Charlesa. Przeszywa mnie na wskroś, ale widoczki ładne. Ładne, naprawdę na żywo robi wrażenie takiej majestatyczności, epickości i takiego bogactwa detali, bo z daleka naprawdę nie widać ich takich fajnych, malutkich pierdolniczków, a to jest na żywo po prostu wyciórkę widoczną.
jak sobie poradzić w londyńskim metrze. Jadę tu, tutaj. Otóż szukam swojej stacji. Tu znajdujesz linię. Jadę najpierw na Waterloo, a potem stamtąd się przesiadam i już dojadę. Już dojadę docelowo. Dobra, ja dotarłam na miejsce, trochę się odświeżyłam, wypiłam dobrą kawę, także życzę mi szczęścia, powodzenia, ewentualnie dobrych wniosków na końcu i do zobaczenia. Uff. Wyszłam. Rozmowa w sumie trwała 20-30 minut. I w głowie mam naprawdę dużo takiego czegoś, że muszę porozkminiać i przemyśleć, bo jest, mam chaos, ale taki dobry chaos. Rozmowa była mega pozytywna. Menadżerka wygadała mi swój numer telefonu na koniec, powiedziała, że będę miał jakieś pytania, mogę dzwonić. Była strasznie miła. Specjalnie poszła dwa razy jeszcze, żeby wydrukować mi listę klubów, w których mogłyby być miejsca, czyli jakieś takie vacancies. Potem poszła zadzwonić do tych ludzi, czy tam mają coś, ale no mieli tylko part-time. Ogólnie nada mi jakiś kierunek. Znaczy wiem, w którą stronę chcę iść, ale muszę też na spokojnie przemyśleć. Nie dostałam, znaczy oni szukają tutaj trenera personalnego, tylko że trenerzy personalni muszą być self-employed. Płacą czynsz, czyli w sumie podobnie tak jak u nas w Polsce, w Lublinie na pewno w Iconie, tak jest, że instruktorzy płacą czynsz. Ile ludzi będą mieli klientów, no to wtedy już zarabiają. Bo dla mnie to też jest taka kwestia, no, że mnie tutaj nikt nie zna. Jestem takim po prostu lamusem, który przyjechał sobie z Polski i nagle włożyłabym koszulkę trenera i co, kto by chciał trenować, tak? Jednak to trzeba zacząć z troszkę innej strony. Ja już muszę teraz odreagować, pójdę sobie sprawić coś przyjemnego. Czeka na mnie jeszcze tuńczyk z majonezem w pudełku, ale chyba kupię sobie coś dobrego do jedzenia. Cały dzień stresu, więc po prostu zasłużyłam, żeby sobie coś fajnego przekąsić. A w końcu jesteśmy w Londynie, tak? No i ogólnie doceniła to, że przyjechałam. Wiedziała, że mogliby mieć coś takiego part-time, czyli takiego na 20 godzin w tygodniu, albo ewentualnie zastępstwa, no ale to mnie nie urządza, bo jestem daleka. Więc tu są ludzie pomocy, ludzie pomogą, a także jestem na dobrej fali. O, tak to można powiedzieć, jestem na dobrej fali i ogólnie wiem, w którą stronę mogę pójść, robić to, co chcę i się spełniać jakoś do przodu. Ogólnie spytałam też, jak jest z tymi klubami. Ogólnie też spytałam, jak jest z klubami gdzie indziej. Ogólnie spytałam, jak jest z klubami gdzie indziej, bo Fitness Fest ma miejscówki w Dubaju, w Bahrainie, w Arabii Saudyjskiej, w Australii i można by też ewentualnie, wiecie, jakieś, musiałam raz w transferze, popracować tu, popracować tam, mieć dobre referencje i wtedy cały świat stoi forem, a też moje kwalifikacje są takie, że mi dają podstawę do tego. Stwierdziłam, że jak już mam takie źródło informacji przy sobie, spytałam, jak wygląda moje CV na tle innych instruktorów. Spytałam, jak wygląda moje CV na tle innych instruktorów i powiedziała, że bardzo dobrze, że najlepsze to, co mam, to właśnie te kursy z Repsa, bo są takie national i
są rozpoznawalne, więc najlepszego, co mogłam zrobić, to właśnie ten kurs trenerski we Wrocławiu. Więc powinnam zamienić po prostu kolejność. Najpierw ten repsy, drugi, trzeci i potem te zumby. I też doradziła mi taki jakiś layout w tym CV. Powiedziała, że jest dobre, że mam dobre kwalifikacje i też taką fajną energię, którą mogłabym, która jest doceniana przy rozmowach o pracę właśnie tutaj w tym Fitness Fest. Spytałam się, będąc już na tyle bezczelną, że spytałam się, jak powinnam konstruować swoje CV, spytałam się też, czy ona lubi swoją pracę. Ona powiedziała, że uwielbia swoją pracę i też zaczynała od tańca, od zumby, potem trener, no i teraz menadżer. Także fajnie i jestem mega pozytywnych emocji i no po prostu, no fajnie, no bo traktuję cię jak człowieka, nie patrzę na ciebie z góry. Także pozytywnie, no fajnie, warto było przyjechać, poświęcić cały jeden dzień na wyprawę tutaj, żeby porozmawiać te 30 minut, bo takiego źródła informacji nigdzie z neta nie wygrzebę, bo jest to rzetelne, nie żadne forum. No i de facto dało jakieś mi tutaj... Yes. Nie, jednak tuńczyku zjem cię, bo się zmarnujesz, a jedzenia nie marnujemy, tak? No nie wygląda zachęcająco, ja wiem, a za to widelec jest pod kolor, także jak nie w jedną, to w drugą, radzimy sobie, tak? Na wyjeździe. Szamka! Ogólnie patrz, jakie fajne cukiereczki przydbałam. Sugar free. Smaczne, smakują trochę jak Werther's Original. Git. Uff, teraz naprawdę czuję, że ze mnie zeszło. Masakra. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam z tego fajnego miejsca, z którego vlog też będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale. Tak,